Jeżeli zostawisz subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu najbliższych 10 sekund, to Epic Games wyśle ci wszystkie skiny w Fortnite zupełnie za darmo już teraz na twoje konto. Siema, z tej strony Wesif. Przed filmem chciałem wam powiedzieć, że odnowiłem sklep z grafikami. A więc dzisiaj awatar kosztuje 4,99, miniaturka 4,99, a baner 14,99. Ale wprowadziłem dla was coś takiego jak zestawy. Pierwszy zestaw to starter. Kosztuje on 14,99 i zawiera baner oraz awatar. Następny zestaw to starter plus. Jest to ulepszony starter. Zawiera on baner, awatar oraz dwie miniaturki. Całość kosztuje 19,99. Ostatni najbardziej opłacalny zestaw to premium. Zawiera on baner, awatar i 5 miniaturek. Kosztuje on 39,99. Wszystkie grafiki możecie zakupić poprzez Discorda, którego macie podanego w opisie. Dostępne płatności na ten moment to PaySafe Card, przelew oraz SMS-y, z tym, że niestety SMS-em będziecie musieli zapłacić dwa razy więcej, ponieważ strona, przez którą wypłacam pieniądze, pobiera aż 50% prowizji. Ja już nie przeszkadzam i zapraszam do obejrzenia filmu. Hej, wiem, że niestety nie udało nam się wybić 700 subskrypcji w kwietniu na kanale Deadly Wesif, który swoją drogą polecam zasubskrybować wraz z dzwoneczkiem. W każdym bądź razie do rzeczy. Niestety nie udało nam się wbić 700 subskrypcji na moim drugim kanale, lecz na pocieszenie organizujemy wraz z Sigu konkurs na sprzęt gamingowy. Konkurs jest na klawiaturę, myszkę oraz podkładkę. A skąd to wszystko mamy? Wszystko dzięki najlepszej firmie od tego typu sprzętu, czyli Liocat. Liocat to firma, która zajmuje się takimi rzeczami jak klawiatury, myszki, podkładki oraz oczywiście słuchawki. Jeśli zastanawiasz się nad tanią, a przy tym jednocześnie bardzo dobrą klawiaturą, Liocat będzie idealnym wyborem. Na przykład taka myszka lub słuchawki zakupione na jakąś okazję będą idealnym prezentem. Link do strony firmy znajduje się naturalnie w pierwszej linijce opisu, jak i zarówno w przypiętym komentarzu. Gorąco polecam wybrać sprzęt od firmy Liocat. A co trzeba zrobić, żeby wygrać właśnie klawiaturę, myszkę oraz podkładkę? Musicie zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem oraz kanał Sigu wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem oraz napisać w komentarzu hashtag Liocat. Wyniki pojawią się 7 maja na moim kanale oraz na kanale Sigu. Generalnie nie polecam oszukiwać, ponieważ wszystko będzie sprawdzane i jeśli na przykład nie będziecie mieli zasubskrybowanego kanału Sigu bądź mojego wraz z dzwoneczkiem, no to niestety wybierzemy właśnie inną osobę. Więc właśnie ustawcie sobie właśnie subskrypcję na publiczne, abyśmy mogli to sprawdzić. No i co, ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Siema, z tej strony Wesif. Generalnie jeszcze przed startem filmu chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz napisania jakiegoś komentarza. Niestety 85% osób, która ogląda mój kanał, mnie właśnie niestety nie subskrybuje, więc właśnie zasubskrybuj mój kanał wraz z dzwoneczkiem oraz napisz jakiś komentarz. Ponadto zapraszam na mój drugi kanał, Deadly Wesif, na który niedługo powracam. Zostawcie właśnie jakąś łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał wraz z dzwoneczkiem. Zapraszam również na mojego Instagrama WesifTy, jeśli ktoś właśnie chce zobaczyć, jak wyglądam. Również właśnie zapraszam na mojego Discorda, ponieważ niedługo będzie tam reaktywacja właśnie mojego Discorda i będą tam naprawdę dużo rzeczy. Na przykład będę tam mógł zrobić dla was jakieś konkursy i tak dalej, więc właśnie zapraszam. Generalnie jeszcze chciałbym powiedzieć, żebyście właśnie weszli na mój drugi kanał, ponieważ niedługo właśnie tam leci film, nad którym się starałem, więc właśnie zasubskrybujcie mój drugi kanał wraz z dzwoneczkiem. Również polecam wziąć udział w konkursie na sprzęt gamingowy, który organizujemy wraz z Sigiem, na sprzęt właśnie od Liocata. Jedyne co musicie zrobić, to właśnie zasubskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem, kanał Siga wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę oraz napisać w komentarzu hashtag Liocat. No i co, jeśli chcecie, abym wam przybił serduszko, to napiszcie, jak wam się obecny sezon podoba. I właśnie zostawcie łapkę w górę oraz dajcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, aby właśnie ten film dotarł do większej ilości osób i możecie się właśnie wynagrodzić za to, że właśnie nagrywam te filmy już od kilku miesięcy bardzo regularnie. Co 3 dni od 19 jest zawsze film, także stawcie łapkę w górę. No i co, my już właśnie będziemy przechodzić do filmu. A więc generalnie pierwszym newsem na dziś będzie to darmowy plecak, a mianowicie Neon Wingsy, które właśnie miały być za darmo, jednak na razie nikt ich nie otrzymał. Jeszcze przed koncertem Major Lazer mówiło się o tym darmowym plecaku, jednak nikt go na razie nie dostał. Przed najnowszym eventem, który dział się w trybie imprezy, wiele osób mówiło o darmowym plecaku, który miał być przypisany na konta, które właśnie brały udział w tym evencie. Jednak niestety event minął, a nikt tego plecaka nie dostał. Wszyscy myśleli, że właśnie plecak zostanie dodany do naszych kont,
właśnie po koncercie. Jednak prawdopodobnie wystąpił niestety jakiś błąd, przez co właśnie Epic Games właśnie nie dało nikomu tego plecaka. Możliwe, że dostaniemy go w przyszłości, jednak na razie nie jest to potwierdzone, ale ja mam szczerą nadzieję, że właśnie będziemy mieli ten plecak, ponieważ jest on bardzo ładny i właśnie bardzo mi się podoba. A jeśli tobie się podoba, to napisz o tym również w komentarzu, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a my już przechodzimy do kolejnego newsa. A więc generalnie w tym newsie opowiem wam troszeczkę o tym, jak będzie wyglądała mapa w 13 sezonie, czyli w trzecim sezonie rozdziału drugiego w Fortnite. Generalnie wszystkie przecieki dotyczące właśnie trzeciego sezonu rozdziału drugiego w Fortnite powoli się sprawdzają. Oznacza to tyle, że faktycznie możliwe, że cała mapa zostanie zalana wodą. Nie wiadomo właśnie na razie, które miejscówki zostaną na mapie, a które właśnie zostaną zniszczone. Według wielu osób odpowiedzią na to jest firma ubezpieczeniowa, która w Fortnite ma swoje plakaty. Generalnie te miejscówki, które właśnie widzicie, albo zostaną zniszczone, albo właśnie się zachowają na mapie. Generalnie na razie na ten moment nie jesteśmy niczego pewni, ponieważ owa firma ubezpieczeniowa kiedyś odpowiadała za budynek w wykrzywionych wieżach, który co chwila był niszczony. Więc właśnie na razie nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy, jednak miejmy nadzieję, że te miejscówki zostaną, ponieważ nie ukrywam, że m.in. Pleasant Park to moja ulubiona miejscówka i fajnie by było, jakby właśnie została w grze. A wy dajcie znać, co sądzicie o nowym sezonie w Fortnite i jak według was to będzie wyglądało, a my już przechodzimy do kolejnego newsa. A więc generalnie teraz porozmawiamy sobie troszeczkę o darmowych faudulcach, ponieważ dokładnie tak, w Fortnite można zdobyć 1000 faudulców zupełnie za darmo. A więc generalnie jak to zdobyć? Generalnie ostatnio był problem z pobraniem aktualizacji 12.50 na Androidy. Generalnie gracze z Androida otrzymali rekompensatę o wysokości 1000 faudolców. Jak możemy przeczytać w opisie właśnie faudolców, które przyznano na konto? Przepraszamy za nasz ostatni błąd z aktualizacją 12.50. Oto 1000 faudolców jako prezent, by to naprostować. Generalnie dajcie znać, czy właśnie Epic Games dobrze zrobiło, że przyznało te 1000 faudolców. Również niektórzy gracze z komputera otrzymali właśnie te 1000 faudolców najprawdopodobniej przez pomyłkę. Jeśli właśnie otrzymałeś te 1000 faudolców, to powinieneś się cieszyć, ponieważ nie zostaniesz raczej zbanowany, ponieważ jest to wina Epic Games i właśnie jesteś szczęściarzem, który otrzymał przez pomyłkę właśnie zupełnie za darmo 1000 faudolców. Generalnie dajcie znać w komentarzach, czy otrzymaliście te 1000 faudolców i czy gracie na telefonie, czy na komputerze, czy może na jakiejś innej platformie, na przykład na PlayStation albo Xboxie. Dajcie znać właśnie o tym w komentarzach. Ja zapraszam jeszcze do udziału w konkursie, który organizujemy wraz z IGU oraz wraz z firmą Liocat. Generalnie wszystko o tym właśnie mówię zawsze na początku filmu, także jeśli ktoś przewija film, no to właśnie na początku filmu jest informacja o tym konkursie i polecam właśnie sobie obadać tą sprawę. Generalnie polecam również zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz. Jeśli właśnie napiszecie, jak wam się podoba ten sezon w Fortnite, to macie zagwarantowane ode mnie serduszko. Zostawcie właśnie łapkę w górę, wpadnijcie na mojego Instagrama, WazyFyty. Generalnie na nim publikuję zdjęcia, także jeśli ktoś chce zobaczyć właśnie jak wyglądam, no to generalnie zapraszam na mojego Instagrama. Tam również jestem bardzo aktywny. Jeśli za to chcecie ze mną porozmawiać albo coś, to zapraszam na mojego Discorda, na którym niedługo będą wielkie rzeczy i na razie trwa tam przerwa techniczna. Jednak właśnie na niego zapraszam, ponieważ niedługo tam właśnie zamierzam odnowić tego Discorda. Jeśli jakoś inny mam głos w tym filmie, no to przepraszam, ale jestem lekko przeziębiony, no i właśnie przez to ciężej mi się to o tym wszystkim mówię, a się dla was poświęcam, także możecie to docenić łapką w górę, subskrypcją z dzwoneczkiem, napisaniem jakiegoś komentarza. No i co, to by było już na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, zostawieniu łapki w górę. Generalnie jeszcze wam polecam wziąć udział w konkursie na sprzęt gamingowy, czyli klawiaturę, myszkę oraz podkładkę, który organizujemy właśnie dzięki wdzięczności firmie Liocat. No i co, właśnie możecie się im odwdzięczyć, wchodząc na przykład na ich fanpage'a. Generalnie właśnie polecam zakupić jakieś produkty od firmy Liocat, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś komentarz, wpadnijcie na mojego Instagramu WazyFyty, wpadnijcie również na mojego Discorda, zapraszam również na mój drugi kanał Deadly WazyF. No i co, właśnie to było już na tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, napiszcie jakiś komentarz, możecie również wpaść na fanpage'a firmy Liocat. No i co, ja się już będę z wami żegnał, trzymajcie się, no i cześć.